Zastanawiałem się przez jakiś czas nad tym, o czym zrobić kolejne nagranie. I nawet przyg przygotowałem sobie kilka skryptów, ale dzisiaj pomyślałem, że nagram o czymś całkowicie odmiennym od tego, co chciałem nagrać, co planowałem. I chciałbym dać Wam takie Podstawowe zrozumienie, podstawową mądrość, jaką ja sam osobiście wyciągnąłem ze ścieżki rozwoju własnej świadomości i uważam to za jedno z moich najgłębszych odkryć. Mianowicie chodzi o prawdę. O sposób dochodzenia do prawdy. Gdy mówimy o prawdzie, mamy na myśli coś, co jest dla nas obiektywnie sprawdzone. Coś, czego doświadczyliśmy. Coś, w co głęboko wierzymy. Co jak patrzymy i czego doświadczamy, no to mamy takie poczucie, to jest dla mnie prawdziwe. Ale zapewne nie raz zdarzyło Ci się, Mieć tak, że coś uznawałeś za prawdziwe, a po jakimś czasie to przestawało być dla ciebie prawdziwe. Albo miałeś takie poczucie, że coś jest prawdziwe dla ciebie, ale dla kogoś innego, dla drugiej osoby, to już nie jest prawdziwe. To możemy dojść do takiego wniosku, że jeżeli coś jest dla mnie prawdziwe i po jakimś czasie przestaje być prawdziwe, Albo coś jest dla mnie prawdziwe, ale dla innych ludzi nie jest prawdziwe. To czy mamy w ogóle styczność z jakąkolwiek prawdziwością? I czy istnieje jakaś prawda, zakładając, że taka istnieje, która jest dla mnie cały czas prawdziwa, i bez względu na to, ile nie miałbym lat na swoim karku, bez względu na to, ile nie zdobyłbym w życiu doświadczenia czy wiedzy, ta prawda byłaby cały czas tak samo prawdziwa dla mnie, tak samo aktualna, tak samo doświadczalna czy odczuwalna, i tak samo byłaby prawdziwa dla innych ludzi. Czy istnieje taka prawda uniwersalna, która przekracza nas wszystkich, mnie, ciebie, do takiego poziomu, że gdziekolwiek, kiedykolwiek. Jakkolwiek byśmy się do niej nie odwoływali, to na cały czas byłaby tak samo prawdziwa. Trudne pytanie, tak? Dlaczego trudne? Bo jeżeli takowa prawda istnieje, to w jaki sposób mielibyśmy ją odnaleźć? W jaki sposób mielibyśmy ją odczuć czy potwierdzić? I w jaki sposób mielibyśmy ją zakomunikować? No, bo zakładając, że odnalazłeś taką prawdę, no to fajnie byłoby ją przykładowo zakomunikować drugiej osobie i sprawdzić, czy, aby na pewno jest to prawda, aby potwierdzić tą prawdę, czy nawet podzielić się tą prawdą, żeby komuś pokazać, patrz, ale to jest taka prawda, i ktoś by popatrzył na to i powiedział: yy, faktycznie to jest taka prawda, taka oczywista. Jeżeli takowa prawda istnieje, to w jaki sposób mielibyśmy jej szukać? I mamy tutaj przykładowo dwa kierunki. Moglibyśmy szukać tej prawdy na zewnątrz nas, w rzeczywistości fizycznej, materialnej, przykładowo zgłębiając prawa fizyki, zgłębiając prawa natury, czytając różne książki, zgłębiając wiedzę intelektualną, zasady gramatyczne, zasady językowe. Zasady logiki, zasady fizyki, zasady metafizyki, moglibyśmy poszukać tej prawdy w naszym własnym doświadczeniu, w naszej pamięci? Czy robiąc jakieś eksperymenty, przykładowo badając jakiś kawałek rzeczywistości i sprawdzać, jakiego typu wyniki, Uzyskamy, tak? Ja mogę na przykład nagrać to wideo dla eksperymentu, zobaczyć, ile będę miał wyświetleń, zobaczyć, jak Wy się z tym poczujecie, tak? I po prostu mogę coś zaobserwować. Tak samo Wy możecie przykładowo wziąć, zagotować garnek z gorącą wodą i sprawdzić, w jakim czasie uda Wam się zagotować wodę. Doprowadzi się do wrzenia. I w zależności od tego, jakiego garnka użyjecie, ile wody do niego nalejecie, z, z jaką intensywnością będziecie podgrzewać tą wodę, tak różny czas możecie uzyskać względem podgrzewania tej wody. Czyli istnieje pewien stopień relatywności w naszej rzeczywistości pod względem mierzenia prawdy, badania prawdy i dochodzenia do prawdy, dowodzenia prawdy. Bo możemy użyć różnych narzędzi, możemy użyć różnych technik, możemy użyć różnych sposobów mierzenia i badania prawdy, i w zależności od tego, co będziemy badać oraz jak będziemy badać, takiego rodzaju wyniki uzyskamy. Ale każdego rodzaju wynik jest całkowicie zależny od wszystkich tych czynników. To znaczy, jeżeli w danym środowisku występuje obiekt A i zaczynamy go badać, stosując na niego różne sposoby i techniki, które w różny sposób opiszemy, a w innym środowisku istnieje obiekt B i zastosujemy te same techniki, to możemy uzyskać całkowicie inne wyniki. Czyli Znika tu jakiś stopień uniwersalności w stosunku do badanych aspektów rzeczywistości. I wiecie, tutaj najprostszym sposobem zbadania tego, o czym ja tutaj mówię, jest prowadzić dziennik obserwacji. Zacznij obserwować swój własny nastrój, swoje przekonania, swoje myśli, swoje emocje i spisuj je codziennie na papier. Codziennie prowadź dziennik przez tydzień, przez miesiąc, przez rok czasu, i patrz na to, jak się zmieniasz. Po jakimś czasie prześleć sobie swój własny dziennik, i to dosłownie zetnie ci twoją głowę. To cię po prostu. Ee, no, olśni, olśni, jak, jak bardzo się zmieniłaś w przeciągu roku czasu, bo to jest niesamowite poczucie. I wiecie, i poza tym, że na przykład zmienisz się tam gdzieś na zewnątrz, zmieniłeś się tam gdzieś na zewnątrz, zawsze masz jakieś wewnętrzne poczucie, że jednak jesteś cały czas taki sam. Zauważyłeś to? Że jest w tobie taka część, która się nie zmienia? I teraz możemy zadać sobie takie pytanie. Jeżeli prawda jest czymś relatywnym, zmiennym, zależnym od wielu czynników, przynajmniej ta prawda, którą obserwujemy, dotycząca zjawisk rzeczywistości fizycznej, tej namacalnej, tej, której doświadczamy, to czy istnieje jakaś prawda uniwersalna, prawda absolutna, prawda ponadczasowa, która nigdy się nie zmienia w zależności od czynników, w zależności od sytuacji, która jest zawsze pierwotnie taka sama? Stabilna i niezmienna. A jeżeli tak, jeżeli to jest prawda, tak? Jeżeli coś takiego istnieje, to jak takie coś wygląda? I przede wszystkim, czy to musi jakoś wyglądać? I czy to musi mieć jakiś kształt, kolor albo wygląd? Sprawdźmy to. Jeżeli istnieje kwadrat, albo. Weźmy lepiej sześcian, tak, bo trójwymiarowe. Weźmy sześcian, który będzie zbudowany z substancji A, oznaczmy sobie tą substancję A, i będzie ten sześcian koloru czarnego. I załóżmy, że ten sześcian jest uniwersalną prawdą i niezależnie. Gdzie go ze sobą weźmiemy, gdzie go nie położymy, on zawsze jest takim samym sześcianem. Jest zawsze takim samym obiektem. Możesz go zabrać ze sobą do szkoły, do pracy, pojechać z nim pociągiem na wakacje i wszędzie masz ten sam sześcian. Sześcian ten jest całkowicie niezniszczalny i nieśmiertelny. To znaczy, będzie żył i istniał sobie całą wieczność. I teraz niezależnie od tego, kto patrzy na ten sześcian, sześcian jest zawsze taki sam. Sześcian nigdy się nie zmienia. Jest zawsze tego samego kształtu i tego samego wyglądu. I możemy zadać sobie takie pytanie: co takiego determinuje współczynnik prawdziwości względem tego sześcianu? No jeżeli on się cały czas nie zmienia, ma taki sam kształt, bez względu na to, gdzie go nie zabierzemy, on jest cały czas taki sam. Jest niezniszczalny. I w ogóle. I każdy z nas postrzega go tak samo. To możemy zaobserwować, że tym czynnikiem, który sprawia, że ten sześcian jest cały czas tak samo prawdziwy i uniwersalny, jest tylko i wyłącznie nasza świadomość tego, że on taki jest. Nie istnieje żaden parametr z zewnątrz, który czyniłby go prawdziwym, ponieważ. Wycięliśmy wszystkie możliwości relatywności i założyliśmy, że on cały czas jest taki sam. No i jedynym takim dowodem prawdziwości istnienia tego sześciana i tego, że jest on prawdziwy i niezmienny, jest tylko i wyłącznie nasze postrzeganie, nasza bezpośrednia świadomość istnienia tego sześciana. Nic innego. Możesz zwrócić na to swoją uwagę. Możesz nawet zwrócić swoją uwagę na to, że jest to tak fundamentalna i podstawowa. Rzecz dotycząca badania i poznania tego sześciana, sześcianu, że może nawet na początku nie zwróciłeś swoją, swojej uwagi na to, że jedyną fundamentalną prawdą taką e, dotyczącą poznania tego sześcianu jest bezpośrednia świadomość tego sześcianu. Pewnie osoby, które są zafascynowane non-duality, uważnością i świadomością, wiedzą, o czym ja mówię i nie mają więcej pytań. Ci z Was, którzy nigdy nie praktykowali uważności, albo obserwacji, albo kontemplacji, albo medytacji no, musicie otworzyć swój umysł na taką możliwość, że jedynym Źródłem istnienia prawdy w rzeczywistości, której doświadczasz, jest świadomość, czyli to, co rozpoznaje doświadczenie i to, co definiuje doświadczenie. To w polu czego przejawia się doświadczenie samo w sobie, obiekt poznania, jaki i Świadek doświadczenia. Wiecie, my na co dzień nie dajemy sobie czasu na to, żeby kontemplować, aby badać świadomość, aby obserwować rzeczywistość aby dochodzić do niektórych rzeczy. Jesteśmy rozpraszani przez media społecznościowe, przez internet, przez wiedzę z zewnątrz. Żyjemy w takim poczuciu, że autorytet zewnętrzny jest ważniejszy od naszego badania, od naszego postrzegania. Wiecie, to uczy też takiej bezradności, bo od dziecka jesteśmy uczeni tego, że potrzebujemy mieć. Rodziców, którzy powiedzą nam, co zrobimy z naszym życiem, i potrzebujemy mieć nauczycieli, którzy powiedzą nam, jaka jest prawda, jak wygląda rzeczywistość. Ale dochodzenia do tej prawdy musimy nauczyć się samemu. I wiecie, Często się tego boimy, bo ludzie przyzwyczajają się do autorytetów zewnętrznych, ulegają konformizmom i przyzwalają na istnienia do istnienia pojęć i wiedzy. Zewnętrznej, nie dając sobie wystarczająco dużo przestrzeni na to, aby poznawać rzeczywistość na własną rękę. Wiecie, nagrywam to wideo po raz drugi. Niestety, ale pierwsze nagranie nagrało się niepoprawnie, ponieważ źle ustawiłem kamerę. I w poprzednim nagraniu powiedziałem, że. Za dochodzenie do prawdy odpowiada czakram gardła. Czyli świadomość naszej rzeczywistości psychicznej, świadomość rzeczywistości na poziomie wibracji, ale nie mam tutaj na myśli takich wibracji. Łu, że ktoś wam powiedział, czym jest wibracja, jak ona powinna wyglądać, czyli. Tylko świadomość odczuwania tego w rzeczywistości, co jest dla nas prawdziwe. I otworzenie się na poznawanie tego, co jest dla nas prawdziwe, sprawia, że z tła tego doświadczenia, tego poczucia bycia, stajemy się bezpośrednio świadomi, świadomi naszej nieprzejawionej prawdziwości Jest tyle do zakomunikowania, a tak mało czasu, żeby to wszystko zrozumieć i przetrawić. Wiecie, bo wiedzy jest dzisiaj bardzo dużo, a Moim zdaniem, dużo ważniejsze jest dojście do tej wewnętrznej mądrości, która pozwoli nam rozumieć świat bez takiej ciągłej potrzeby sięgania do podręczników, tak? Czy ja już wiem wystarczająco dużo? Musisz postanowić to sam dla siebie, że będziesz swoim własnym autorytetem, że staniesz się sam dla siebie guru. I będziesz sam prowadził siebie, niezależnie od otoczenia, i sam dojdziesz do tego, czym jest prawda. Wiecie, ja nie zapomnę tego momentu, gdy byłem w technikum, tak? To było już 8 lat temu. Wow, czas szybko mija. Technikum. I tam był taki cytat, z tego co pamiętam, chyba Adama Mickiewicza. Mogłem się, mogę się pomylić, ale z tego co pamiętam, to był Adam Mickiewicz. Tam był taki cytat. Wiedzę można posiąść od innych, ale mądrości trzeba się nauczyć samemu. I ja przez wszystkie cztery lata technikum patrzyłem się na ten cytat i z każdym rokiem coraz bardziej uświadamiałem sobie wartość i głębię tego przekazu. I nie zapomnę, jak kończyłem technikum. To był taki dla mnie ważny okres w życiu mojej transformacji, gdy siedziałem na korytarzu samemu, patrzyłem się na ten cytat i miałem takie poczucie: To jest to. Jeszcze do końca nie wiem, co to jest, ale to jest to. I wiecie, wiele lat zajęło mi dochodzenia do tego czegoś. I dzisiaj. Chcę się z Wami tym podzielić. To jest bardzo prosty przekaz, wiecie? To jest banalnie prosty przekaz. To wideo ma na celu zainspirować Was do medytacji, do uważności, do kwestionowania. Abyście nie siedzieli tylko i wyłącznie głową w internecie, oglądając filmiki, na których widzicie inne głowy przemawiające do Was. Ale abyście poszli troszeczkę krok dalej, abyście spojrzeli głębiej, abyście oduzależnili się od jakiegokolwiek autorytetu i abyście odnaleźli tego wewnętrznego przewodnika, tego, który dostarczy Wam prawdy, wiedzy i informacji wtedy, kiedy będziecie jej potrzebować, kiedy będziecie na nią gotowi i kiedy się na nią otworzycie. Wiecie, bo wiedza jest wszędzie, informacja jest wszędzie, mądrość jest wszędzie, wystarczy się na nią otworzyć. Nasze wszystkie umysły są ze sobą połączone. Nasze życie to jest taka jedna wielka, kolektywna bańka, super umysłu, który sam się ze sobą komunikuje. To jest niesamowite. To jest totalnie niesamowite. To jest jak otwarcie się na wewnętrzną mądrość, która w zasadzie nie jest jakimś intelektualnym sposobem zrozumienia świata, ale jest takim Otwarciem się na pole wewnętrznego geniuszu, który łączy ze sobą całą naszą przeszłość, cały nasz potencjał w przyszłości, naszą obecność tego, kim jesteśmy tu i teraz, naszej świadomości i wszystkiego tego, co jest dostępne dla nas już teraz. I to jest tak, jakbyśmy mieli do tego dostęp w całości. Ja się nie dziwię, że e, wiele osób zajmujących się duchowością, czy tymi tematami egzystencjalnymi, czy filozofi filozoficznymi, wiele tych osób albo było wielkimi geniuszami, albo artystami, albo po prostu świrowali i odlatywali. Bo wystarczy, Niewielkie zachwianie się w polu Twojego umysłu, w Twojej psychice, i Twój umysł projektuje całkowicie nową jakość percepcji. Co ja mam tutaj na myśli? Mam tutaj na myśli, że w łamku sekundy możesz sobie coś wkręcić albo wejść w taki stan emocjonalny. O którym, którego nawet nie będziesz świadomy, że rujnuje ci życie, a ty weźmiesz go za prawdę i będziesz nim żył przez wiele, wiele długich lat, nie będąc tego świadomym. To jest tylko przykład. Z puli nieskończonych możliwości przeżycia swojego własnego życia, Masz nieskończoność sposobów na to, aby je przeżyć. Więc najważniejszą rzeczą w Twoim życiu do roboty powinno być dojście do tego, czym jest prawda i który sposób przeżycia mojego życia będzie najlepszy dla mnie. I wbrew pozorom, nie jest to łatwa robota. Do wykonania. Jest to najtrudniejsza emocjonalnie robota, jaką możesz wykonać w swoim własnym życiu. Ale zgadnij co, twoje życie tak czy siak nigdy nie będzie łatwiejsze. Najłatwiejsze życie to jest to życie w zgodzie z prawdą. Ale jednocześnie paradoksalnie to nie jest najłatwiejsze życie. Ale godząc się na nią i przyzwalając na zaistnienie jej. Przynajmniej sam nie będziesz dokładał sobie oporu i cierpienia pochodzących z Twoich własnych iluzji, z braku świadomości i braku spójności. Proszę, nie każcie mi interpretować moich słów. Dojdźcie do tego na własną rękę. Ja mam na imię Damiano. Dla projektu Find Yourself. Dzięki Wam wszystkim bardzo serdecznie za to, że poświęciliście swój czas i upeżliwiście to nagranie. Jeśli Wam się podobało, dajcie dla mnie łapkę w górę. Dajcie dla mnie dwie łapki w górę. O, komputer. Napiszcie pozytywny komentarz, stawcie swoje przemyślunki. Pamiętajcie, że to jest... Wielkie, co możecie robić dla samych siebie. Poznawać samych siebie to jest najpiękniejsza rzecz, jaką możecie robić. Jeżeli ktoś z Was chce wesprzeć projekt Find Self, to na dole są linki. Możecie skorzystać z Patronite z Paypala. Możecie zakupić mój kurs pewności siebie albo kurs koncentracji. A jeżeli ktoś zechce, to zapraszam na konsultację. Zapraszam również na grupę projektów Find Yourself. Wszyscy jesteśmy świadomością. Albo jeżeli chcecie napisać do mnie prywatną wiadomość, możecie zrobić to na mailu projektowym projektfindyourself.gmail.com Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem. Miłego elo, buźkę.